No fuck, wypieprzaj z drogi, ciulu. Czemu oni mają wszyscy nagle takie dobre hamulce, kurna, jak ja potrzebuję coś przytrzymać, to nie działa. O LOLu zapomniałeś? Nie, nie zapomniałem o LOLu, jeszcze będę grał w LOLa. Ale na razie nie gram, bo mi się nie chce. Na LOLu na razie spodobał mi się Nasus i Nasusem mi się dosyć fajnie grało ostatnio. Nie wiem, czy Nasusa sobie jeszcze troszeczkę nie pogram, nie poćwiczę, bo fajnie się nim gra, kurde, na topie. Ewentualnie dzisiaj będę kombinował może Nasusa na dżunglę. O, to będzie zajebiste. Dobra, jesteśmy pod domem. Czy to czarne auto tu wróciło, czy jednak zostało... Nie? Jest, zajebiście. To zostawimy sobie ten złom. Thunder coś tam, Thunder. I wybierzemy się tym autem. Ten serial to był Supernatural. Jestem na 9. sezonie. W ciągu 2 tygodni zrobiłem prawie cały sezon, znaczy cały serial. Także troszeczkę oglądania było. Dobra. Jedziemy przerabiać ten samochodzik. Bo ten samochód mamy standardowo i on zawsze jest przy domu. I zawsze to mówiliście, żebym... Wypierdalaj z drogi. Żebym przerabiał te samochody, które już mam koło domu. Ponieważ te auta zawsze mi się odnawiają. I jeżeli gdzieś odjadę, czy je zgubię, one zawsze będą po prostu dostępne na singlu dla mnie. I powinno zapamiętać ustawienia ich przeróbek i tak dalej. Także odpicujemy sobie tą furę. Miejmy nadzieję, że uda się ją jakoś fajnie zrobić. W ogóle mam tu podany hajs. Mam 611 tysięcy. Myślę, że spokojnie powinno wystarczyć na jakieś przeróbki. Może zaopatrzymy się w jakieś bronie jeszcze. Nawet nie jestem pewien, ile mam hajsu na bronie. I... Cokolwiek nie wiem, jak tam z broniami. Customs, czyli tutaj mamy podjechać. Halo? Proszę otwierać. Ubej! Tailgater. Napraw pojazd za 100, to na pewno. Pancerz sobie dodamy. Ten jest zablokowany. Czyli za 3,5 tysiaka rypniemy sobie pancerz. Następnie poprawimy hamulce. Będziemy wpieprzać wszystko, co najdroższe. Zderzaki. Tu mamy już jakiś wybór. Zobaczymy, co będzie dostępne. Aha, i tu jest tył. Ok. Dobra, czyli ten za 1300. Myślę, że te za 750 całkiem nieźle wyglądają. Będzie taki delikatny tuning, nie będzie nie wiadomo co. Ulepszenie silnika. Kiedy mi się to odblokuje? Ja tu muszę mieć jakieś nie wiadomo co zrobione. O, ten ładnie wygląda, bardzo ładny wydeszek. Błotniki, co my tutaj jeszcze mamy? Te będą ładnie pasować. Nie lubię chromowanych takich dodatków do auta. Grille, to sobie na pewno zmienimy, żeby lepiej wyglądało. Taki? Taki może być. I maska, co my tutaj na maskę mamy? Nie chcemy nic takiego super spowiedziwionego, ale widzę, że są tylko spowiedziwiane. Okej. To taką maskę zrobimy. Karbonowa maska, myślę, że nie będzie głupia. Tylko 750 kosztuje. Klaksony! O Boże, dobra, mamy i światła dodatkowe. Okej, widzę, że zajebista zmiana na kolor niebieski za 300 dolców. Co my tu jeszcze mamy? Tablicę możemy sobie pozmieniać. Czarną tablicę ładnie wygląda. Co my tu jeszcze mamy? Lakierowanie. Kolor podstawowy. Chromowany. Klasyczny, matowy, metaliczny, matowy jak będzie wyglądał. Lodowa biel, oh my god. Zdecydowanie. Kolor dodatkowy.
kwadratowy. A, to jest ten dach, okej. To zrobimy sobie na pewno czarny, żeby też był matowy, ładnie. I maskę mamy oczywiście dodatkową. Dach. Na dachu jeszcze coś możemy zrobić? What the hell? Karbonowy dach i bagażnik. Nie no, bez sensu. Karbonowy dach. Zdecydowanie progi. Co my tu jeszcze mamy ciekawego z progów? O, to fajnie wygląda. Uliczne progi. To jest gówno. To jest bez. Myślę, że to dodamy, bo to pasuje stylistycznie nam po prostu do tego, żeby to ładnie wyglądało. I spoiler może jakiś dodamy. Lotka tylnej klapy. To są takie... Które to są te lotki? Takie delikatne, tak? Tak, to jest ta delikatna lotka. To wygląda gównianie, to wygląda już całkowicie beznadziejnie. To dodamy sobie tylko tą lotkę i będzie całkiem fajnie wyglądać. Zawieszenie, nice, zawieszenie sportowe, może być. Skrzynia biegów, uliczna skrzynia sportowa rajdowa. To ja chcę rajdową, będzie mieć ładne przyspieszenie na aucie. Jeszcze dodatkowe turbo możemy mieć. What the fuck? Zdecydowanie bierzemy. I koła, rodzaj kół, kolor i dodatek do kół. Okej, dobra, rodzaj kół. Wybierzemy jakieś sportowe, ponieważ to auto musi się ładnie prezentować. I pierwsze koła, które mi tu wpadły, dosyć ładnie się prezentują. Hihi. Ten samochód twój syn później ci ulepszy. What? Mister Masyna? Jeszcze lepiej. Dobra, przeszukajmy te felgi, jakie tu są. Wybierzemy coś fajnego. Zdecydowanie tak, wgłębione felgi jak najbardziej. Kolor kół myślę, że zostaje i dodatki do kół. Co my tu mamy? Kuloodporne opony. To by było niegłupie. A czerwony dym? Nie. Kuloodporne opony jak najbardziej. I myślę, że to by było na tyle. Nie, jeszcze szyby można pozmieniać. Mocno przyciemnione. I co my tu jeszcze mamy? I to by było na tyle. Okej, okay, w pancerzu coś doszło? Ulepszenie pancerza. Okej. Okay. Mamy pancerz na 80%. Mamy nasze odpicowane autko. Wygląda mega zajebiście. Zobaczymy, jak się tym teraz będzie jeździło. Oj, wyczuwam, że będzie miodne. Dobra, jedźmy się gdzieś przejechać. No teraz to auto ładnie pracuje. Jak na standardy GTA to bardzo ładnie pracuje. Ogień z dupki leci. Jest całkiem nieźle. Dobra, to teraz możemy się wybrać może do obserwatorium. Obserwatorium jest kolorem zielonym zaznaczone. Co to jest B? Federal Investigation Bureau. Okej. Tu mamy... To jest gówno, tego nie chcę. Dobra, to wybierzemy się do biura. A tu co jest? Los Santos Customs. O! Tak daleko. Dobra, po tym biurze wybierzemy się na małą wycieczkę do Los Santos Customs. Tego tam dalej. Miejmy nadzieję, że misja nie będzie jakoś super długa i będzie się dało ją przeżyć. Tracy. Hey, Trace, did? I thought I'd already ruined your life. Remember after that boat thing? Take this seriously! Do you know how bad I wanted that? Fame or shame is like an amazing opportunity! You're such a fucking fuck, you really are! You'll get over it. You'll see, I did you a favor. Ta córka to suka, mogę zabić. Nienawidzę tej rodziny, ta rodzina jest pokrzaniona, ona jest nienormalna, wszyscy mają mu za złe, że... Facet stara się jak najlepiej, oni nie, kurwa, nie! Mamy w dupach za dużo, poprzewracało się nam całkiem. Chętnie bym ich wszystkich wybił, jakby się tylko dało. Mam nadzieję, że oni umrą do końca gry. To będzie spoko. Wiem, że to jest chamskie, że to jest złe, ale nie lubię ich. Dobra, ciśniemy sobie pod góreczkę. Czemu to auto podskoczyło? Po lewej stronie.
Siedzi tu na czacie Nobodreziego, pokazał mu prezentację. What? O co wam chodzi? Proszę tutaj się nie nobować, nubki jedne, ciolasy. The fuck, gdzie jest to obserwatorium? Ale to autko teraz sobie ciśnie. O, Jesus Christ, seriously? W ogóle, jak tam? Uszkodzenia tego samochodu. Jestem tylko lekko porysowany, a dosyć mocno tu popierdalałem sobie. Dobra, mam pytanie, jak się... Gdzie mnie z tym Banshee tu jedziesz? Jak się mam do obserwatorium, kurna, niby dostać? Nie mówcie... O Boże, ja to muszę cało objechać, prawda? O, Jesus Christ, tu jest wjazd. Kuźwa! Wiedziałem, że źle pojechałem. Zagrasz w Lola kiedyś. Ludzie, ja dosyć często gram w Lola na live'ach. Ja nie wiem, czego wy jeszcze się tego nie nauczyliście, ale gram dosyć często. I przeważnie gramy wieczorami, bo wiele osób po prostu nie trawi tej gry. Nie wiem dlaczego, bo gra jest śmieszna. Trudno, że nie umiem w nią grać, ale fajnie się gra. A dzisiaj później prawdopodobnie zrobię Tifa, także... Tif raczej się na pewno pojawi na live'ie, ponieważ na YouTubie ta seria się nie przyjęła, więc nie będę tracił czasu na nagrywanie... Serio! Na nagrywanie serii osobno, no, tylko po prostu zrobię ją sobie na live'ie, kto będzie chciał przyjść oglądnie, a później ono na YouTube i tak trafi. Myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Dzieci i sutki Reziego. What? O czym wy w ogóle rozmawiacie, to ja już nie wiem. Jąknie. To jest obserwatorium tutaj. Chwila. Ja sobie gdzieś zaparkuję to auto, bo... Widzę, że te auta czasami się zachowują, jak się... ładnie zaparkuje. Stawimy je może koło tego sportowego samochodu. Ładne to autko. Jestem ciekaw właśnie, jak inne auta się przerabia. Ja mam pytanie, czy będę miał tu kiedyś na tyle hajsu, żeby móc się bawić w przerabianie bardzo dużej ilości samochodów i nie przejmować się tym? O armiach youtuberów rozmawiamy. Aha, okej, dobra, spoko. Co się ciule patrzycie? What? Czemu to jest zamknięte? O, Jesus Christ! Poszłbym ich bronią, ale zaraz pewnie Glinie się tu pojawią. Nie chcę sobie robić tego problemu, gdy jestem tuż koło misji, bo to by było dosyć głupie. Wypieprzaj mi z drogi. Dobra, zbliżamy się do B. Michaelson, jak ty biegniesz, no ciulu. O, jest, zajebiście. Davy, how you doing? About as good as can be expected, but the news is not good. I don't know what you're talking about. I know you did that fucking jewelry job. Davy, seriously, you're imagining things. Fuck you. All right, I did it. Arrest me. You know what? You'll be saving my life. Because you called it, motherfucker. What? You called it. Trevor. A couple days ago. We haven't really talked. Jak parę dni temu, co dzisiaj było? But if no when he starts asking questions about why you're not feeding worms south of the Canadian border. Oh, we got problems. Yeah, no shit. We're in it. Together. So, if your problems are my problems, then I guess that means that my problems are sort of your problems. Nope. What if I lose my job? Someone comes into my office, starts reading my files. They'll see the things I did. I know a lot of stuff. I can cop a plea, get 5 years, but you... Fuck you, you ungrateful prick. I made your career. Well, then we better go about saving it together, because you and I both know we can't let it go to shit now. What do you need? This guy.
Ferdinand Karamov. The agency claims he's dead. We at the Bureau think they're full of crap. We think he's being debriefed someplace. So? Apparently, he has information which will put me and my superiors out of circulation. Those agency fuckers have got the coroner's office locked down. We need you to verify the body. So how the hell am I gonna get in here? Well, you've played dead before, haven't you? Oh! I have always kind of liked you. Call me when you wake up. I'll tell you what to do. Okej, to mógł mu to powiedzieć zanim go jebnął, bo jak stracił przytomność, to raczej nie słyszał tego. Okej, jesteśmy w worku na trupy. John Doe, white male, overweight, in his late 40s, possible coroner. Let's take a peek. The fat deposits on his hips and abdomen suggest a fondness for bleeder burgers. We're probably about to find one in his gut, still in its wrapper. Right next to the bottle of scotch and pack of redwoods. See the broken capillaries? Ah! Oh, Jesus! God! Back from the dead, motherfucker! Okej, okay. I się posrali ze strachu. Come out, hands in the air. Come on. Might be in the other room. Zajebiście wygląda to oświetlenie. Yo! Lej go! He! Nie wiedziałem, jak się atakuje kolesia od tyłu. Jak się skradało? O właśnie, w ten sposób. Tak, mów na głos, wtedy cię nikt nie znajdzie. I found the toe tag, Ferdinand Karamov. It's on some big black lady. Definitely not your guy. Okay. The agency have the lower floors on lockdown to prevent a leak. I got a guy who can cut the power to give you some help, but you'll have to get upstairs if you're gonna get out. Serio? You. Jak ja niby mam go teraz tutaj postrzelić normalnie, tak o? Okej, strzelił sobie jeszcze sam w głowę. Żaden problem, co ty tu masz? Dawaj mi amunicję. Ja się nie będę martwił z tego powodu. Ups. Co ten ziomek taki wystraszony? No chodź tu ziomeczku. I don't know what's going on here, but I want the fuck out. Świetnie, nie mogłem tego załatwić po cichu.